Marcin, pojawia się potwór z Loch Ness. Nimfę przywiozłem. Nie błąka. Błąka kwiatowa. Pomysł oczywiście powstał, jak zobaczyłem pierwsze łąki zrealizowane w miastach. Faktycznie robiły wrażenie. Było to zupełnie coś nowego, nowe jak gdyby spojrzenie na te klomby, rabaty, trawniki i tak dalej. Ale decyzja o realizacji nastąpiła wtedy, kiedy pojawiły się oczywiście pszczoły. Pszczoły w moim życiu od pewnego czasu są przewodnim tematem, wokół którego wszystko się kręci. Dość powiedzieć, że w tym roku bez żadnego ograniczania się zrzuciłem 15 kg, jedząc naprawdę sporo konkretnego boczku, czyli bez żadnych wyrzeczeń. Czyli mówiąc wprost, pszczoły dają w kość, ale dają też dużo frajdy. Wracamy do łąki kwiatowej. Poczytałem troszeczkę, podzwoniłem, zasięgnąłem informacji. Barierą była cena i znalezienie wykonawcy. Cena, wedle mojej wiedzy, oscylowała w granicach prawie 300 tysięcy za hektar. Postanowiłem sam wziąć się za to. Co prawda nie taki duży areał, ale jest tutaj około 1800 tysięcy metrów. Co prawda zalecane jest, aby dokonać tego siewu wiosną. Natomiast w momencie, kiedy stanęły pszczoły w maju, przystąpiłem w sierpniu do realizacji i zrobiłem to na jesień. I to był strzał w dziesiątkę. W zasadzie od początku miesiąca maja jest czym naprawdę nacieszyć oko. Najdłużej kwitną chabry, a połączenie chabrów i maków przez prawie miesiąc czasu to była bajka. Można było siedzieć w zasadzie i patrzeć, jeszcze raz patrzeć. Dodatkowo olbrzymia frajda, bo bliskość dla pszczół. Ten pyłek, który zbierały na makach i nektar z chabrów, zaowocował niedużym miodobraniem, gdzie czuło się po prostu ten, w tym miodzie taki zapach, posmak chabrowy. To ciekawostka. Ten czarne komórki, spierz go z pyłkiem, pochodzą z maku. Pyłek makowy. W tej chwili, 5 lipca, jest to trzeci miesiąc kwitnienia ciągłego łąki. Nadal chabry. Dodatkowo doszły piękne żółte rumianki. Zaczynają kwitnąć malwy. Pojawiają się jeszcze nowe zupełnie roślinki, które dopiero muszę zidentyfikować i nazwać. W każdym razie był to zdecydowanie strzał w dziesiątkę, przerósł moje oczekiwania. Podoba się w zasadzie każdemu, kto rzucił na to okiem. To tyle, jeżeli chodzi o łąkę kwiatową. Będę oczywiście kontynuować. W tej chwili zbieram intensywnie nasiona koniczyny czerwonej. Ona się nazywa czerwonokrwista, o ile dobrze się nie mylę, taka jest prawidłowa nazwa. Kwiat potrafi mieć wielkość ponad 10, prawie 10 cm. Bardzo chętnie odwiedzany przez pszczoły. W tej chwili, ponieważ już część tych kwiatów przekwita, między innymi koniczyna, i ona już jest wyschła, więc staram się pozyskać nasiona, gdyż w tworzeniu łąki kwietnej najdroższym elementem są nasiona, zdecydowanie.
nasiona dobrze dojrzałe koniczyny zbiera się w sposób tak prosty, że w ciągu godziny jestem w stanie zebrać 2-3 koszyczki, takie nieduże, piwnowe. Później przyjdzie kolej na chabry, na maki i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że w przyszłym roku będzie to około hektara. Herbata oczywiście jest słodzona miodem. Teraz mówiąc, pszczoły to same pozytywy, szczególnie dla ptaków.